Miało być dzisiaj o zamachu na Trumpa, miało być o ogromnej podwyżce akcyzy, ale tak naprawdę to nie moja branża, to nie mój kanał. Więc generalnie poszparamy sobie po internecie. Moglibyśmy znaleźć bardzo wiele rzeczy, moglibyśmy szukać wielu rzeczy. Ja skupię się na tym, co oferuje wam jedna z firm, z którymi współpracuję. I nie będzie to tym razem sztukateria. Rumilke.se. Służba energetyczna. Albo jak to woli. Generalnie Milke jest firmą, która nazwę swoją wzięła od nazwiska założyciela. I fizycznie po wejściu na stronę z betonu możemy zrobić wszystko i tak dalej. Generalnie co robi Milke? Milke robi beton w batonach. Dokładnie tak samo jak mamy a Snickersa, tak samo jak mamy Marsa, tak samo mamy Milkę. Mamy próbki produktów Poznań Architektów, mamy płytki ceglane i mamy kafle 3D. Tutaj chciałbym wspomnieć o osobie, która tak naprawdę zaraziła mnie tym materiałem, a której niestety nie ma wśród nas. Przyjacielu, brakuje mi ciebie. Ale dalej. Czym są kafle 3D? Teraz sobie wejdziemy i zobaczymy sobie, jak ten produkt fizycznie wygląda. To sobie może olejemy. Otworzymy sobie to tak. Mamy płytki ceglane, mamy longi, czyli to jest coś, co mi się uwielbiają najbardziej. Mamy nową cegłę płytkę ceglaną dekoracyjną, robi płytkę ceglaną dekoracyjną wąską. I to jest też coś, co ja lubię. Teraz sobie potwieramy inne rzeczy. Najpierw zobaczymy, jak wyglądają hot products, czyli najfajniejsze produkty, których nie znaleziono. No nie wyszło. Ok. Dobra, nie przejmujemy się. Mamy long row. To nas nie interesuje. Mamy montaż, cegłę, narożnik parapetowy. Mamy Ruby. Mamy Ruby narożnik klasyczny. Generalnie zabawa polega na tym, że każda z płytek ma swoją, czy większość płytek ma swoją wersję standardową i ma swój narożnik. Dobra, idziemy do tego, co się potwierało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy longa. Long jest takim materiałem, który mnie przynajmniej przyprawia obicie serca. Longi z Milkę mam akurat w magazynie swoim, więc nie tutaj. Nie pokażę wam tego, bo nie mam zamiaru tłuc się w nocy. Nie wiem, większość osób się domyśla, jest godzina 1:03 w nocy, ale nie powiem którego dnia, bo jeszcze nie wiem, kiedy film będzie emitowany. I teraz mamy longa, po którego nie pójdę, bo mi się nie chce. I zauważcie, jak ta płytka wygląda. Generalnie na 1 metr kwadratowy wchodzą 33 sztuki. Przy 7 mm fudze. No, informacji jest dużo, kolorów jest też dużo. Oczywiście w momencie, jeżeli my sobie tutaj wrzucimy tą informację, fizycznie nie widać, co wybieramy. To jest dla mnie taki minus troszkę tego, że ja nie widzę, który kolor tak naprawdę zamawiam. Muszę się troszkę domyślać. Ok, zobaczcie ten kolor. Kolor przypominający miedziane płytki. Miedziany na dachach, na kościołach, na obrukach kolarskich. Jak wygląda ta płytka? Płytka ta wygląda rewelacyjnie. Długość jest idealnie spasowana i fakt występowania narożników, chociaż nie wszędzie są narożniki zastosowane, co widzimy chociażby nawet tutaj, sprawia, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ja wiem, że osoby, z którymi współpracuję i osoby, które również zajmują się produkcją takiej płytki, powiedzą: wybaczycie mi, kurwa, przecież to jest krzywo. Jest krzywo, ale co z tego? To jest urok betonu. Ok, lecimy dalej. Mamy longa tutaj, mamy longa, to żeśmy już widzieli. To chyba też żeśmy już widzieli. Tak, występowało tutaj. Ok. To jest jedno z fajniejszych zdjęć. Jest proste, delikatne i naprawdę dużo mówi o tym, z jakim produktem mamy do czynienia. I teraz, żeby zobaczyć, jak ten long wygląda, najlepiej wejść sobie na sklep online.
i w sklepie online mamy wszystkie materiały, które są wyszczególnione. Próbki produktów, kolor indywidualny. Teraz Wam wygrzebię to, co ja lubię, albo nie wygrzebię tego, bo widzę, że coś tu się pozmieniało. Pozmieniało się, a może się nie pozmieniało. Płytka Ruby, płytki Long, mamy montar. Zaraz sobie w to wejdziemy. Ok, mamy narożniki. Wejdziemy sobie na te narożniki, żeby nie było. Mamy zamiast 7, 13 zł. I narożniki wyglądają w ten sposób. Po co? Po to, żebyśmy mogli fizycznie założyć sobie ten narożnik, żebyśmy go nie cięli. Tak naprawdę. W momencie, jeżeli my sobie zakładamy ten narożnik, to jeżeli z drugiej strony technologicznie, jeżeli byśmy odlewali to z długością tutaj, nie wiem, 15 cm, no to kwestia czy transportu, czy składowania, czy czegokolwiek innego byłaby naprawdę straszna. Jak tą płytkę można układać? W taki sposób. To tu możemy sobie wsadzić Ruby albo cokolwiek innego i naprawdę kolorystyka, czy sposób rysowania lewacji w tym momencie jest po prostu rewelacyjny. Tak, to jest sok z wodą, nic innego. Jaka grubość fugi? 7 mm. Nie wiem, czy jest taka mała kielnia. Typowa kielnia do fugowania to 6, 8, 10, 12 mm. Czyli generalnie, wchodząc na tą stronę, zobaczycie nie tylko produkt, wchodząc na tą stronę, zobaczycie nie tylko materiał, zobaczycie również poradnik, chociaż nie wszystko dla mnie jest jasne. Dobierz chemię budowlaną, nie darmową, sprawdź dostępność, koszt dostawy, zadzwoń i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy popierdziane, pogadane. Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Long roll. To jest coś, czego nie było w momencie, jak ja się zacząłem interesować tym produktem. Pojawił się. Mamy i coś, czego nie włączyłem przy longu, ale mniejsza z tym. Mamy wagę 1,1 kg. Waga sztuki około 1,1 kg. Płytka wykonana jest z betonu. Beton jest w większości nienasiąkliwy. Z tego co pamiętam, jak było mi to tłumaczone, ten beton, nie, czy z tego betonu nie wyjdzie mi mleczko wapienne, nie? Czyli białe takie smugi, które wyglądają całkowicie dennie, one mi z tego nie wyjdą. Generalnie z drugiej strony zastanawiam się, bo na przykład inni wykonawcy tłumaczą mi, że to mleczko wychodzi akurat z zaprawy, nie z betonu. Więc czy może nam wyjść? Może nam wyjść. Wszystko nam może wyjść. Wszystko nam może się zepsuć, a co miałoby pójść nie tak, to i tak pójdzie nie tak. Mamy wagę. I teraz tak. Sztuka na metr kwadratowy, 33 sztuki na metr kwadratowy, czyli jeżeli my sobie w tym momencie prosto policzymy 33 razy 1,1, to nam daje 36 kg na metr kwadratowy. A co chodzi? Chodzi o to, że standardowa elewacja, którą mam przygotowaną, teoretycznie przeniesie, jeżeli dobrze pamiętam, 42 kg. Pod taki ciężar, czy pod taki coś takiego, najlepiej, żeby elewacja była drugi raz siatkowana. To znaczy, najpierw sobie kładziemy stropian, później sobie kładziemy klej z zatopioną siatką. Oczywiście stropian jest kołkowany najpierw i to jest mus przy tego typu elementach. Pytanie, czy stropian zawsze trzeba kołkować? Nie, o ile nie będziemy go obciążać. I teraz najpierw go kołkujmy, potem znowu zatapiamy drugą warstwę i tą drugą warstwę kołkujmy zewnętrznie, czyli dopiero po tym, jak będziemy mieli siatkę z klejem. I na to dopiero klejmy tą płytkę. Dzięki temu zwiększamy nośność naszej ściany, czyli wiemy, że nam to po prostu nie pierdolnie. Tak najprościej mówiąc. Dobra, mieliśmy mówić o produktach Milke. Od razu mówię, że nie jest to film sponsorowany, nie ma tutaj lokowania płatnego produktu, chociaż jeżeli kolega będzie chciał, to ja bardzo chętnie. Kolega wie, o kim mówię, kolega jest po prostu właścicielem, ale nie mówcie mu tego. Dobra, mamy w tym momencie Ruby, płytka ceglana dekoracyjna wąska. Ważnym elementem tutaj jest to, że waga jest o wiele mniejsza. W tym momencie, ponieważ ta płytka jest mniejsza, węższa i krótsza, mamy 0,4 kg.
Sztuka na metr kwadratowy 65. Czyli znowu bierzemy sobie naszego pięknego kalkulatora. 65 razy 0,4 wychodzi nam 26 kg. Wynik bardzo fajny, prawda? Więc jest lżej, jest mniej, jest fajnie. Co powiem o wódce Ruby? Powiem, że nie jestem jej fanem. Ja lubię wszystko, co jest długie. Może być długi film, może być długi sznurek, może być długi telefon, może być długi długopis, albo żelopis, jak zwał, tak zwał, ale ważne, żeby było długie, bez zbędnych głupich skojarzeń. Szczególnie Ciebie, Bartku, o to proszę, jeżeli to oglądasz. Bartek to jest dostawca, z którym współpracuję, który ma bardzo często bardzo głupie pomysły. Teraz mamy Wave'a. Dlaczego to otworzyłem? Nie mam zielonego pojęcia. Jest ciekawe, jest śmieszne. Można to układać w bardzo różne sposoby, nie tylko w taki sposób. Gdzieś widziałem Wave'a układanego na przemian. Chociaż nie wiem, czy chciałbym coś takiego mieć u siebie. To jest coś, co ja widziałem kilkukrotnie. Widziałem tą płytkę na żywo. I kiedyś widziałem coś podobnego w Castoramie. Jednak jakość wykonania tego produktu, a tego, który widziałem w Castoramie, jednak troszkę się nam tutaj różni. Coś mi się wydaje, że mi się tutaj jeden z programów wyłącza, którego już nie chcę i którego już nie używam. Dobra. Mamy płytkę tego rodzaju. Jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o odlew, jeżeli byłoby to lokowanie produktu, powiedziałbym genialne. Prawda? Jedyne w sobie. Super. Jeżeli chodzi o mnie, a jestem osobą, która zajmuje się elewacjami, to ja bym tego nie wziął. Dlaczego? Dlatego, że tu wszędzie będzie brud. Jak ktokolwiek by mi tego nie powiedział, jakkolwiek bym tego musiał nie impregnować, tam będzie brudno. A co innego jest z tą płytką. Ta płytka jest fajna, jest ciekawa. Mamy informację techniczną, mamy informację dodatkową. Waga jednej sztuki 1 kg, sztuka na metr kwadratowy 43, czyli mamy 43,5 kg, więc siatkujemy podwójnie. No okej. Okay. Lecimy dalej. To jest coś, co jest fajne. Mnie tutaj przywodzi na myśl różnego rodzaju dzieła Le Corbusiera. Ale znowu zastanawiam się, jakbym to skomentować. Waga 3,7, waga na metr kwadratowy 87 kg. No to już na stropie ja bym tego nie było. Mimo wszystko, także jak widzicie, nie jest to coś, co lokujemy, co ja lokuję u siebie na kanale. Po prostu włączyłem, stwierdziłem, że wejdę, posiedzę, pogadam i zobaczę, co tak naprawdę jest. To jest fajne. Nie widziałem tego. Cegła połówka, płytka ceglana dekoracyjna, ok. Wojtek, ty mnie zabijesz za ten film, ja wiem o tym doskonale, ale dlaczego nie? Pracownik realizacja o nas, tu jeszcze poszukamy, pokażę wam, kto będzie chciał mnie zabić. Ok, mamy montaż, poradnik montażu płytek 0 zł, to jest w ogóle promocja, jest rewelacyjna. Mamy opis, pobierz za darmo. Ważne jest to, że jeżeli ja chcę pobrać to za darmo, to tego nie pobiorę. Nie wiem, dlaczego tu jest pobierz za darmo, skoro nie mogę w to kliknąć. Tu mam JPG, Wojtku. Pobrać za darmo. No, okej. Okay. To będzie film pod tytułem Nie wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Mamy nową cegłę, płytka ceglana dekoracyjna, kolor pomarańczowy. Żeby lubić kolor pomarańczowy, trzeba być jego fanem. Ja lubię kolor pomarańczowy, lubię pomarańcze. Kiedyś miałem samochód oklejony na pomarańczowo, ale dla mnie kolor biały tej płytki jest fajniejszy. Kiedyś mój przyjaciel stwierdził, że każda płytka jest projektowana i każdy ten element, który się tutaj znajduje, jest specjalnie zaprojektowany. Po latach zastanawiam się, czy pijąc u mnie herbatę,
czy mu czegoś po prostu do tego nie dolałem. To był oczywiście czar. I teraz zauważcie, jak te płytki wyglądają. Tutaj faktycznie widzimy, jak ta płytka wygląda. Mamy płytkę, która jest odlewem, prawda? Nie mamy tutaj ani granulatu styropianowego, ani nie mamy kulek. Mamy lity kawałek styropianu. Styropianu, betonu. Czy to jest dobre? Tak, jest to dobre. Czy ta pani ma zrobione paznokcie? Tak, ma w bardzo fajny sposób zrobione paznokcie. Dobra, idziemy dalej. To sobie zostawię na koniec, bo to mi się bardzo podoba. Mamy bloga. Czy kierowanie się logiką przy kupnie domu jest dobre? Oczywiście, że nie jest dobre, bo wtedy niczego nie kupimy. Sam ostatnio dokonałem takiego zakupu. Jakbym się kierował tylko i wyłącznie logiką, to bym tego i tak nie kupił. A ponieważ się nie kierowałem logiką, tylko swoim własnym interesem, to kupiłem. Co kupiłem? Osoby zainteresowane wiedzą. Poznajmy architektów, sami architekci, ja też tu chcę być. Eklektyzm, czyli przepis na szczęście, no, czy ja wiem. Jest mój przyjaciel, Milke na Architect Walks. Poznajmy architektów, dom, studio, ok, niech będzie targi Architect Walks. Wojtku, ja bym chciał, żebyś tu może trochę coś wrzucił. Dobra, mamy o nas. Teraz mamy panią, która jest twarzą tego całego przedsięwzięcia, a przynajmniej tak to wygląda. Obejrzyj film, czyli kim jest Milke. Nagrody, a ja nie widzę. Kiedyś była taka fajna tu podstrona, gdzie wszyscy byli pokazani. Może tu będzie. Przełączyło nas na YouTube'a. Beton jest, no jakby i sam chcemy mu setek tysięcy, że będzie udoskonalony. Budował grudek gipsem i doprowadziłem do paru wybuchów w piekarniku, no to musieliśmy przenieść się do pierwszej naszej hali. W 2019 w zasadzie już wiedzieliśmy, że plan się realizuje. Nabraliśmy siły, rozpędu. To pozwoliło nam na rozbudowanie zespołu i zaczęcie procesu wdrażania naszych szalonych pomysłów w życie. Uwielbiam rozwijać tą firmę, budować ją, pozwalać jej rosnąć, poznawać nowe osoby i zapraszać się do nas razem, którzy wnoszą multum swojej wiedzy, swojej motywacji, ale też pozwalają mi się rozwijać, się uczyć. Często jest tak, zaczynają od tego podstawowego szczebla, na przykład na produkcji i w trakcie jakby całego procesu swojego rozwoju lądują na stanowiskach kierowniczych. Stają się takim naszym motorem też napędowym kreatywności w firmie, bo w bardzo, bardzo wielu obszarach zostawiliśmy już im totalnie wolną rękę i to w zasadzie oni dostarczają rozwiązania zarówno produkcyjne, jak i projektowe, jak i organizacyjne. To jest świetne. No, często jest tak, że są dużo lepsi w swoich obszarach od nas. Więc jeżeli będziemy ich dalej słuchać i dalej stwarzać im możliwości, na pewno będziemy szli do przodu. Jestem zwolennikiem jednak takich bezpośrednich umiejętności czy zdolności manualnych. Bardzo lubię pracować rękoma i to, co jeżeli coś w ogóle tworzę, to jest to zdecydowanie praca z gliną albo z innymi podetnionymi tam materiałami. Że okej, to da mi pewne możliwości kreowania tego całego otoczenia, wpływania na to, co widzę, czego mogę dotknąć, na ten cały taki patchwork, który jest gdzieś tam dookoła. Najfajniejszą frajdą są problemy klientów, kiedy przychodzą do ciebie i mówią: hej, ma... To jest złote słowo, na którym ja skończę ten film. Najfajniejszą rzeczą są problemy klientów. To jest święte słowo, święty cytat, który każdy z nas powinien zapamiętać. I ta firma rozwiązuje bardzo dużo problemów. Poza tym, że produkują, czy oferują nam produkt, rozwiązują nam bardzo dużo problemów. Generalnie przyznam się wam, że pracując z nimi kilka lat, nigdy nie miałem większego problemu, jeżeli już inwestor zainteresował się tym produktem. Jeżeli inwestor chciał zobaczyć w tym momencie, pewna osoba czy przedstawiciel przyjeżdżał do niego, zostawały ewentualnie, jeżeli to było gdzieś daleko, a inwestor nie był do końca pewny, w tym momencie mógł sobie zamówić próbki, mógł zobaczyć, mógł dotknąć, mógł powąchać, jak ten produkt będzie fizycznie wyglądał. Ok. Wracamy do Semirufo. Semirufo, czyli kafel elewacyjny. Semirufo to przedstawiciel serii kafli elewacyjnych. Cięższa na wersja kafla dachowego elewacyjnego Rufo.
A Rufo, nie znam Semi Rufo, skradła jakieś czas temu moje serce. A wygląda bardzo fajnie, dlatego że mi przypomina tak naprawdę łupek, który jest kładziony na zakładkę. A, i tenże łupek jest właśnie elementem, który ja uwielbiam, a którego niestety z uwagi na to, że w Polsce bardzo często, czy w większości ocieplamy styropianem, a przynajmniej ja nie trafiam na inwestorów, którzy ocieplają czymś innym. W tym momencie to jest produkt, który mi się bardzo podoba. Waga 2,5 kg. I tu możemy mieć mały problem. 2,5 kg sztuk, czyli raz 13. Nie mamy i jest lżej. Jest lżej niż w przypadku longa. Mamy na zewnątrz elewację, kolor brązowy, gotycki, naturalny, szary. Pytanie, czy ja bym polecił tą firmę, czy ja bym polecił produkty tej firmy? Tak, poleciłbym, dlatego że poznałem jej potrzebki, dlatego że poznałem zespół, czy część zespołu, która pracuje, dlatego że znałem osobę, która mnie rozkochała w tym produkcie, czy w tej firmie. Generalnie jest to coś, co ja przynajmniej uwielbiam i nie tylko ja uwielbiam ich produkty. Pomimo tego, że bardzo dawno z nimi nie rozmawiałem, to nie ma najmniejszego znaczenia. Cały czas, jeżeli tylko widzę potencjał tej płytki, tych płytek od nich, jeżeli widzę tylko potencjał materiału, widzę, że inwestor jest osobą, która tak naprawdę również podzielał moje zainteresowanie, w tym momencie bez większego problemu wrzucam ich materiał na swoje projekty. Okej, mamy Ruby Milkę, Benelux. Sama forma budynku może być troszkę dyskusyjna. Kwestia tych okienek to nie jest to nasza realizacja. Nie powiedziałbym, żeby, czy patrząc się po architekturze tutaj, żeby to była polska realizacja. Tak samo po nazwie, jednak sama płytka skrada serce. Sama płytka skrada serce, sama płytka jest genialna. Dalej mamy płytkę, mamy kolor, który ja uwielbiam, czyli jasny, biały, szary, troszkę piaskowego, troszkę ciemnego. I ułożono w taki sposób, żeby nam się to wszystko mijało, żeby te przybrudzenia tworzyły nam pewnego rodzaju rysunek na elewacji. To jest coś z jednej strony, co potrafi bardzo ładnie zagrać. Z drugiej strony, moim zdaniem, ten materiał potrafi wyrazić szacunek osoby projektującej elewację do osoby, która ten budynek kiedyś zaprojektowała, prawda? Ja się zajmuję projektami elewacji i wszystkie moje projekty to nie są projekty, które są w 100% nastawione tylko i wyłącznie zrobić i zapomnieć, tylko każdy projekt jest indywidualny i każdy projekt bierze pod uwagę to, jak ten budynek na początku wyglądał, jak on został zaprojektowany i co autor miał na myśli. Ja jako architekt staram się wczuć fizycznie w to, co wcześniej zrobił poprzednik, autor oryginału. I ważne jest to, żeby każdy z tych projektów, czy każda z realizacji, która potem następuje, żeby ona była pełna szacunku, pełna dystansu do siebie, ale tak jak mówię, pełna szacunku do autora, który żyje lub nie, prawda? Jednak jest to kontynuacja jego dzieła. Ja staram się być taką osobą, która kontynuuje dzieło osób, które zaczęły, prawda? Tu rewelacja dla mnie, poza tą bramą, która dla mnie jest oczywistym niedopatrzeniem, czyli kwestia podziałów na segmentach z pionową deską. Troszkę ja bym przynajmniej coś innego tutaj zrobił. Biorąc pod uwagę tak naprawdę, że zostało w to włożone kawał dobrej roboty, to ja bym tego nie zrobił w taki sposób, tylko ja bym tutaj zastosował lamele kompozytowe. Dlaczego? Dlatego, że można je w bardzo fajny sposób przygotować i ukryć te łączenia. Ok. Mamy osiedle i jeżeli mam być szczery, to osiedle nie skrada mojego serca, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Prawda? Dla mnie trochę taka, ponieważ pracuję z firmami deweloperskimi, dla mnie taka deweloperka, ale bardzo kreatywna deweloperka. I tutaj chciałbym pochwalić panią Marię
Lewandowicz po włosku i Annę Białobrzeską, które są autorkami tego projektu. Naprawdę naprawdę dobrej roboty. Poza tym, że tutaj mam wrażenie i nawet jestem pewien, że znalazła się Tesla. Okej. Budynek, który widziałem kilka razy, Vision Home, a w trakcie realizacji dla mnie rewelacyjny. Sama architektura, sam podział, wielkie przestrzenie, które są przeszklone, plus ta wnęka. Jestem fanem takich wnęk i fanem takiej struktury płytki. Generalnie rzecz biorąc, mogłoby teraz wyglądać na to, że się spuszczam się nad tą płytką. Jednak sam kształt, sama forma realizacji jest rewelacyjna. Co mi tu przeszkadza? Mnie tutaj przeszkadza to. Nie jest to wadą produktu, jest to wadą ułożenia tego produktu. Ja akurat jestem osobą, która trochę inny sposób zaznacza ułożenie produktu i w inny sposób ten produkt chce układać. Dlatego, że jestem fanem fizycznie ułożenia panelowego. Wiecie, jak się układa panele? Dokładnie w taki sposób najlepiej według mnie ułożyć płytkę. Czyli tak, żeby to, co tutaj jest, nie było powtarzalne w żaden sposób, żeby ono było całkowitym przypadkiem. Nie? Czyli to, co nam się skończy, zaczynamy od nowa i lecimy dalej. Zobaczcie, tutaj mamy kawałek płytki, ona nie jest pełna. W tym momencie mamy to, tu idziemy i jest część płytki, powinniśmy mieć niepełną płytkę, a tu zaczynamy od pełnego longa. Coś mnie tutaj nie za bardzo zagrało i wydawało mi się, że tutaj mamy narożnik, ale chyba się troszkę przeliczyłem. To ułożenie mnie też bardzo denerwuje w tym projekcie. Tu muszę to powiedzieć, nie jest to kwestia projektu, jest to kwestia realizacji, prawda? Dla mnie to nie powinno być takiej kreski jednolitej. Dla mnie to jest za mocna ta kreska, że ona co drugi raz jest zrobiona. Tutaj jednak ja bym się bawił w ten sposób, przynajmniej ja bym się bawił w ten sposób, żeby to troszkę urozmaicić, a sam ten narożnik tutaj po prostu ściąć. Jest to kwestia gustu, ponieważ ja nagrywam sobie ten filmik, nagrywam sobie to na swój kanał, na którym nikt mnie nie ciśnie. Powiem wam, że niektóre rzeczy mi się podobają, większość rzeczy mi się podobają, ale nie wszystkie. To jest kwestia realizacji, jest to kwestia tego tak naprawdę, co zrobili ludzie, a ludzie są różni, prawda? O, ja mam taki pakiecik w domu, mam tego longa, z tym, że w różnych kolorach. I to jest piękne. Generalnie zapraszam wszystkich, żebyście sobie odwiedzili tą stronę, żebyście zobaczyli, jak wygląda produkt, żebyście zamówili produkt dla osób, które projektują wnętrza. Jest to rewelacyjne, jest to rewelacyjna rzecz, którą można zastosować we wnętrzach. Nie tylko trzeba stosować płytki, nie tylko trzeba stosować panele i lamele, które tak naprawdę wszyscy stosują. Można zastosować beton i coś, co denerwowało mojego przyjaciela, beton w batonach, prawda? Oglądam z pewną nostalgią te zdjęcia, ale tutaj macie na dole wyszczególnione kolory. Kolor piaskowy plus włoski, kolor pomarańczowy, kolor naturalny, czyli cegła. To jest jedno ze zdjęć, które skradło moje serce. Jest to coś naprawdę bardzo fajnego. Pamiętajcie, i mówię to z czystym sercem, ten film nie lokuje produktu i nie został opłacony. Ok, kończymy nagrywanie, bo to ja tak mogę cały dzień przeglądać te zdjęcia. Także film będący takim totalnym freestylem, totalnym pomysłem w ciągu sekundy uważam za zakończony. To zdjęcie myślę, że w bardzo fajny sposób odda moje nastawienie do tego produktu i moje nastawienie do generalnie do architektury, do tego, jak to wygląda. I mam nadzieję, że wasze też.